Znajdujemy się w szczególnym miejscu. Za mną widzicie Państwo elektrownię Opole. Jestem tutaj dlatego, że nie jestem biurokratą, a jestem inżynierem i swoje pierwsze kroki właśnie stawiałem tutaj w elektrowni Opole. Chciałem porozmawiać z Wami o transformacji. Transformacji, jeżeli chodzi o Zielony Ład i o przyszłej energetyce w Polsce, o bezpieczeństwo tej energetyce w Polsce. Niestety albo stety mam całkowicie inny pogląd do aktualnych biurokratów. Uważam, że Polska węglem stoi i jak najbardziej musimy wpuścić Zielony Ład do Polski. Musimy przejść tą transformację energetyczną, ale nie w taki sposób, jak jest to proponowane. Mówię tu w kontekście zabezpieczenia, mówię tu w kontekście bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wojnę. Przede wszystkim musimy postawić na OZE, ale nie w takiej formie, jak to wygląda dzisiaj. Nasze linie niskiego napięcia, średniego oraz wysokiego napięcia są nieprzystosowane do wpuszczania energii elektrycznej pochodzącej z prądu, z wiatru, z wody czy też z powietrza. Musimy zacząć budować to wszystko od początku, żebyśmy mogli przejść kolejne kroki. Szanowni Państwo, jestem tutaj, bo chcę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Mówimy tutaj o magazynach energii, czyli energia pochłonięta z słońca, wyprodukowana przez słońce czy wodę, musi być gdzieś zmagazynowana. Jest to źródło niestabilne i na chwilę obecną nie ma rozwiązań, które mogłyby w bezpośredni i szybki sposób przynieść nam pewne możliwości. Proponuję przepompownie, szczytowo-pompowe, które mogłyby magazynować tą energię wyprodukowaną przez OZE i oddawać ją bezpośrednio do sieci w momencie, kiedy mamy duże zapotrzebowanie. Mówię tutaj też w kontekście elektrowni Opole. Niedawno przeszła ona modernizację. Jest to największa modernizacja od 1989 roku. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że taki blok energetyczny pracuje około 35 lat i wymaga następnego remontu. Cóż powinniśmy zrobić? Postawić przede wszystkim na atom. Odejść spokojnie od węgla, ale nie zastąpić go w 100%. Powinniśmy zostawić takie źródło energii przede wszystkim, żeby zapewnić Polsce, naszemu kraju, bezpieczeństwo. Musimy zostawić takie elektrownie w rezerwie i stopniowo tą transformację przejść. Idę do Europarlamentu, żeby uświadomić biurokratom europejskim, jak wygląda polski punkt widzenia na energetykę, jak ta energetyka jest ważna dla nas.